początek lutego, sobota, plus 7 na dworze. Idealna pogoda, żeby coś porobić przy aucie. Także dzisiaj wykonuję takiej inspekcji tutaj tej przednich hubów, ale może nie tyle inspekcji, co chcę zrobić jeszcze jeden taki eksperyment, wyeliminować pewną rzecz, z którą walczę od dwóch lat. Prawie od dwóch lat. Walczę z zjawiskiem zwanym w środowisku 4x4 jako death wobble, śmiercionośne kolebanie. Chyba nie ma polskiego odpowiednika na death wobble. W każdym razie mam to od czasu, jak ten to samochód kupiłem. Nie występuje to często, ale występuje. Nawet ostatnio na Albanii, jak wracaliśmy, też się zdarzyło, że przednia oś wpada w potężne drgania. Takie, że aż zagraża to bezpieczeństwu. I no ja wymieniłem tu już praktycznie wszystko. Od dampera, czyli tego amortyzatora skrętu, końcówki drążku wymieniłem. Wymieniłem tutaj stabilizator, łączniki stabilizatora, końcówki drążków, przód, tutaj tych przód, tył kierowniczych. Wymieniłem łożyska, wymieniłem czop piasty. No, praktycznie wszystko, co tylko mogłem, tarcze, no co mogłem, tu hamulce regenerowałem. Nie pomogło. A nawet wymieniałem tą maglownicę, wymieniałem. Zużywanej na używaną, co prawda. Wymieniałem koła nawet, że może ustawienie zbieżności, też nic to nie dało, tak? Dalej to występuje. Także dzisiaj robię coś, co no, polecają Australijczycy, żeby zrobić. Żeby wyjąć podkładki z kingpinów. Kingpiny to są dwa sworznie, dwa łożyska, które działają jako sworznie. Od dołu i od góry. I tam jest taka podkładka cieniutka, te podkładki się reguluje generalnie, powinny być regulowane i żeby ten skręt nie był za lekki, tak? U mnie widocznie on jest za luźny. I wyjmę te podkładki i zobaczymy, pojeżdżę i zobaczę, czy to wystarczyło wyjąć, tak? I nie wchodzić w te koszty wszystkie, które ja wszedłem. Jeżeli mamy death wobble, czy po prostu jest za luźne, to czy nie lepiej po prostu te podkładeczki wyjąć? Jeżeli inne rzeczy oczywiście wszystkie, aha, jeszcze tutaj oczywiście robiłem, wymieniałem na panhardzie te polibusze, no gumy wymieniałem na panhardzie, tak, no tam jakieś inne rzeczy, cuda, już nie wiem co więcej, co można zrobić, ale no w internecie piszą, wyjmij te podkładki, żeby troszeczkę te dwa łożyska małe, które właśnie trzymają tą kierownicę, żeby to koło się nie kolebało, że to może pomóc, także będę to robił dzisiaj. Tutaj jest generalnie 5 śrub 14, jedna mocuje przewód do ABS-u i tu są 4 czternastki. Teraz zanim je odkręcę, to trzeba dobrze wyczyścić, żeby no tam nam nic nie wpadło, tak? Czyli najpierw czyszczę z tego piachu. Poluźniłem każdą i teraz wykręcamy. No i mamy przygotowane do zdjęcia. Jeszcze sobie tutaj lekko tam przyczyszczę wszystko. To jest oczywiście spasowane, więc tutaj trzeba będzie to powyciskać. Widać, że jest tutaj luz, bo to mi już siadło. O, i tu jest ta podkładka, którą usuniemy. Tak to wygląda i chodzi o tą podkładkę, o tyle dociśniemy bardziej te łożyska, nie jest źle, widzę, nie ma ani tutaj korozji, ani wody, bardzo dobrze, o tą jedną i taka sama z drugiej strony też ją wyjmę, także tu sobie przesmarujemy, damy nowy smar. Tu oczywiście trzeba bardzo uważać, żeby nic nie wpadło do środka. Bieżnia jest, łożyska jest w dobrym stanie.
Smar jest. Także kontrola wizualna wypada bardzo dobrze. Jeszcze pokażę, jak wygląda łożysko. Chodzi ładnie, nie jest zabrudzone. Dobrze to się wszystko ciasno porusza. Ja tu sobie teraz dam trochę jeszcze dołożę. Dołożę trochę świeżego EUT43. Im więcej, tym lepiej. Tego smaru ja nie żałuję. Na wzór australijski. Cały w środku musi być. I na zewnątrz też. I to się pobieżni ładnie rozejdzie później. No i generalnie mogę to składać. Tak, jest gotowe do złożenia. Tutaj dam jeszcze silikon. Trochę silikonu. Żeby to było uszczelnione, żeby, wiadomo, tu wody dużo się dostaje. Często gdzieś tam się brodzimy przez wodę. Tutaj uszczelnię, żeby mi nie leciała woda. Tak, tutaj jeszcze dookoła właśnie czarnym silikonem wysokotemperaturowym. Nie musi być pewnie wysokotemperaturowy, ale taki mam. No i teraz chowamy to i skręcamy. Każdą śrubę, jaką mam, to zawsze jeszcze smarem robię, żeby była lepiej serwisowalna w przyszłości. Jaki tam mam smar, taki daję. To też dodatkowo powinno uszczelniać. Złożone, z powrotem przywrócone do stanu taki, jaki był. I teraz analogicznie, tylko będzie dużo trudniej, trzeba zrobić od spodu. Też trzeba to wyjąć. Tylko tutaj właśnie przeszkadza troszeczkę obudowa tarczy. Może być problem, więc trzeba będzie troszeczkę się nagimnastykować, żeby to zrobić. Ale też muszę to zrobić z tej strony. I później oczywiście drugie koło. Tutaj wcisnąłem 14 i teraz będę wkładam to i będę tutaj napierał, żeby odkręcić. Poszło. I teraz muszę to tutaj jakoś wyjąć. Jest. I mogę odkręcić. I zostanie jeszcze jedna, chyba najtrudniejsza do zrobienia. Odkręcam już ostatnią śrubę trzymającą kingpina. Wyjęte. I teraz co ja tu zrobiłem? Tutaj wziąłem taki czpień i lekko tutaj puknąłem w tarczę, żeby mógł włożyć oczkową 14. I ona weszła, przekręciłem, zdjąłem ją i już wszystko wychodzi ładnie. Tak to wygląda. Nie leje się, ale nie wiem, czy tutaj jakiś olej z mostu się nie przedostał. No bo smar tak aż taki płynny nie powinien być. Podkładka zostaje zdjęta. Jednocześnie dokonuję inspekcji moich tutaj łożysk. I znowu podczyściłem, no wydaje się, wszystko tu ładnie chodzi, jest solidne, nie ma, nic się nie zaciera, nic tu nie ten, także przesmarujemy i generalnie będzie koniec. To jest oczywiście modyfikacja odwracalna, tak, bo producent przewidział, że to nie ma być taka podkładka akurat, tylko trzeba zmierzyć, z jaką siłą koło dopiero zaczyna chcieć się odkształcać, zmieniać kierunek,
i taką podkładkę trzeba dobrać, więc to nie jest tak, że to zawsze powinna być ta i zawsze ta przez całe życie samochodu, tylko to powinno się mierzyć, tak? A jeżeli już jest za duży dystans, to powinno się dać cieńszą podkładkę, tak? No ja nie mam cieńszej, na razie daję bez podkładki. No i jeżeli to się sprawdzi, a będę to testował przez pół roku, w lutym, tak? Czyli najszybciej gdzieś tam latem, pod koniec lata dam znać, czy to pomogło. Złożone. Dwie podkładki wyjęte. Kończę pierwszą stronę, biorę się za drugą. Trzeci kingpin. Strona pasażera, dół. Też dobrze chodzi, wszystko tu jest, żadnych luzów tu nie ma. Dobrze przesmarowane. No ja dbam, tak? Ja co roku, to było rok temu wymienione, ja co roku staram się otworzyć, przesmarować. Więc to jest wszystko dobrze. I znowu tą podkładkę o tyle, nie wiem, tam 0,8 mm, może milimetr z dwóch stron. I liczę na to, że będzie większy docisk, będzie większy trochę opór przy skręcaniu, nie będą tak luźne koła. Jeszcze pokażę, jak prawidłowo się pakuje łożysko. Czyli nie pakujemy tu po zewnątrz, nie smarujemy na zewnątrz, tylko zawsze smarujemy tutaj, tu do wewnątrz i staramy się wcisnąć od wewnętrznej strony łożyska. I tu widać na dole, zaczynam wypychać, czyli wciskam od góry, od wewnątrz, a tu od dołu zaczynam wypychać stary smar. No i tak długo to robię, aż cały zielone będzie, albo aż mi się przestanie chcieć, tak? Bo wiem, że są nasmarowane. Trochę dodam, trochę wypchnę starego. Ostatnie łożysko, pasażer, góra. Też wszystko tutaj ładnie już obczyściłem ze starego smaru. Teraz posmaruję nowy i zakładamy. Instalacja zakończona. Pomontowane z powrotem. Tutaj góra. Było też poprzykręcane wszystko. Montujemy koło. I można będzie zacząć testy. Temat podkładek, które mają zapobiegać defłopu, wyjęte, temat zakończony. No ale jeszcze sobota, cały czas deszcz nie pada, jest ładnie, cały czas czuję drive'a, żeby jeszcze coś porobić. Także mam jeszcze taki temat, że pękła mi gniazdo przyczepki. Kupiłem sobie coś takiego, 15 zł. I po prostu zamienię jeszcze to, żeby cały czas tą niezawodność odbudowywać, żeby wszystko było tak, jak powinno być. O, tu jest widać, jest pęknięte. To się no, niby działa, niby nie działa, ta klapka, o, ona tak to wygląda, tak? No jest zużyte. Powinno to być, o, cyk, cyk. Także sobie to jeszcze wymienię w ramach poprawy niezawodności auta. Efekt jest taki, że jedna śruba ledwo dało się ją odkręcić. Druga się tutaj ukręciła, czyli to już jest, nie było serwisowalne, tak? W środku tutaj ta została, trzyma się, pełno było tutaj ziemi. Tak to wygląda gniazdo przyczepki od wewnątrz. Tu korozja, tak? Tu jest swobodny dostęp wody. No. Także dobrze jest zajrzeć co jakiś czas i sobie takie rzeczy porobić. To do wyrzucenia. Tu trzeba wszystko teraz zmapować i jeden do jednego wymienić. Żeby zminimalizować ryzyko pomyłki, mapuję sobie pojedynczo, tak? Czyli od, na przykład tutaj środek wypiąłem, wpiąłem tutaj do środka, tak? I tak pojedynczo, po kolei, jeden po jednym. Żeby zachować oczywiście ten wzór tutaj, czyli po przekątnej, z góry, z lewej do prawej, tak? W ten sposób będę musiał, o. W ten sposób, żeby to było analogicznie.
zakończyłem wymianę gniazda. Jak to zwykle bywa, wszystkie śrubki oprócz jednej dało się odkręcić. Ta jedna musiałem ciąć. Tak to niestety jest, że w życiu ta jedna rzecz komplikuje. Wszystko idzie. I teraz tak, tu jest źle zaprojektowane, generalnie już przy tym haku. Ponieważ jak widać gniazdo, tu jest ta tabliczka tu przykręcona na dwie śruby. I ona jest tu. I teraz to powinno być u góry, powinno się otwierać tak do góry. Dlatego, że tu jest odwodnienie. Więc jeżeli woda dojdzie tutaj od tej strony, woda albo coś, żeby mogło spłynąć, jest tutaj taki lufcik zrobiony. A przy takim montażu niestety nie ma. No i miałem już taką sytuację w Albanii, że gdzieś tu się woda dostała, stała i zwarcie robiło mi. Ale no to już nic z tym na razie nie zrobię. Tylko po prostu widzę, że fajnie tu ktoś pomyślał o tym lufcie, a ja musiałbym może przewiercić tam na dole, żeby też woda miała jak zejść. No i będę testował sobie to gniazdo. Wydaje mi się, że fajny ten, lepiej wygląda niż tamte rozwalone plastikowe. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia dzisiaj. Z takiego budowy niezawodności, poprawy samochodu, cały czas robienia czegoś. Tu sobie zrobiłem coś takiego na wyciągarkę. Że nie widać, że mam wyciągarkę. Podnoszę, jak potrzebuję sobie tam coś. Ten opuszczam, tak? Takie modyfikacje na początek sezonu, na to, żeby już poczuć wiosnę i chcieć ruszać. Także na tym kończę ten odcinek. Pozdrawiam.